Rok po ukończeniu budowy spalarni w Bydgoszczy można powiedzieć, że pracuje niemal pełną parą. W tym okresie, już podsumowując, możemy przyjąć, że w pierwszym roku osiągnęliśmy 80, prawie 90% wydajności instalacji. Wyprodukowaliśmy też średnio miesięcznie około 4000 MWh energii elektrycznej i blisko 40 tysięcy gigajuli energii cieplnej. Z danych za 11 miesięcy 2016 roku wynika, że bydgoska spalarnia wyprodukowała ponad 44 tysiące MWh energii elektrycznej oraz niespełna 364 tysiące gigajuli energii cieplnej. Paliwo, czyli po prostu śmieci, codziennie zwożone jest tu, do betonowego bunkra. Od dłoni operatora suwnicy zależy to, jak będą się spalały i w konsekwencji ile energii z nich uda się uzyskać. Zmienność paliwa, które trafia do naszej elektrociepłowni, raz takie odpady, raz inne, powodują to, że cały czas nasi operatorzy muszą się szkolić, dokształcać, bo to za każdym razem inaczej trzeba troszeczkę podchodzić do prowadzenia samego procesu. Jeżeli chodzi o prowadzenie procesu odzysku tej energii z odpadów. To część produkcyjna zakładu termicznego przetwarzania odpadów. To tutaj zlokalizowane są kotły i piece. Śmieci, które trafiają do bunkra, przenoszone są chwytakami do lejów zasypowych i trafiają do naruszt. Tam ulegają spaleniu, wreszcie rozpoczyna się cykl produkcyjny związany z produkcją żużla. Poprzez odżużlacze i pasy transportowe trafiają do hali waloryzacji żużla, która znajduje się obok, a część gazowa trafia do systemu oczyszczania spalin, które na początku są składzane, a następnie neutralizowane wodorotlenkiem wapnia oraz węglem aktywnym. Dzięki temu spalarnia redukuje związki kwaśne i metale ciężkie. Spaliny przechodzą jeszcze przez system filtrów i płuczek. Budowa i funkcjonowanie tej instalacji wielokrotnie było protestowywane, m.in. przez organizacje ekologiczne. Broniliśmy pozwolenia budowlanego zarówno przed WSA w Bydgoszczy w 2014 roku, a finał sprawa znalazła przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w czerwcu 2016 roku. I w obu tych instancjach, zarówno przed WSA w Bydgoszczy, jak i przed NSA w Warszawie, sądy te uznały, że pozwolenie budowlane na tę inwestycję zostało wydane w sposób prawidłowy. Nie dopatrzyły się naruszeń prawa. Obecnie zakład zarządzany przez firmę ProNatura jest całkowicie niezależny od dostaw prądu z zewnątrz. Na bieżąco dostarcza ciepło dla mieszkańców Bydgoszczy. Latem na przykład wydajność zakładu mogłaby pozwolić na pokrycie ponad połowy potrzeb miasta w energię cieplną. Natomiast współpraca z EC2, z elektrociepłownią numer 2 Polskiej Grupy Energetycznej, tutaj żeby była płynna ta współpraca, my produkujemy trochę mniej tej energii cieplnej, dzięki czemu EC2 może też pracować, nie być, ich kotły nie będą wówczas wyłączane. W założeniu nowoczesna włoska instalacja miała produkować więcej. Problemem są jednak śmieci, a raczej ich brak. Do wykorzystania pełnej mocy spalarni brakuje około 20 tysięcy ton surowca. Adam Sierak, WNP.pl.